Wyznacz te wartości parametru k, dla których funkcja nie przyjmuje wartości mniejszych od 1. To znaczy, że powinna przyjmować wartości większe bądź równe 1. Zatem f od x powinno być większe bądź równe 1. f od x to jest to. Może ja już tego nawiasu tutaj nie będę przepisywał, bo on jest tu w sumie niepotrzebny. I to powinno być większe bądź równe 1. Żeby rozwiązać tę nierówność można sobie... Zastosować taką sprytną rzecz, a mianowicie zamienić sobie jedynkę na dwójkę do potęgi zerowej. Dlaczego na dwójkę? No po to, żeby były te same podstawy. Jeżeli mamy te same podstawy, a to wyrażenie ma być większe, to w naszym wypadku wykładnik powinien być większy bądź równy 0. Można się zastanowić jeszcze, co by było, gdybyśmy mieli ułamki, na przykład jedne, jedna, druga. Tutaj by było zamiast dwójki jedna, druga, i tutaj zamiast dwójki by była jedna, druga. No, można się zastanowić, ale my <laughs> przejdziemy sobie do rozwiązania tego zadania. E, tutaj mamy funkcję kwadratową. Jeżeli mamy funkcję kwadratową i parametr k, to zawsze sprawdzamy, czy przy x kwadracie nie ma parametru. Bo może powstać nam funkcja liniowa, która by też spełniała, mogłaby spełniać nierówność. No, ale nie mamy takiej sytuacji, więc sobie rozpatrujemy tylko to, żeby określić ten parametr. Może sobie naszkicujemy jakiś tam rysunek poglądowy w układzie współrzędnych parabole. Może, mamy yy, tak wykresem funkcji kwadratowej to jest parabola. Ramiona w tym wypadku tutaj są skierowane do góry, bo współczynnik przy x kwadracie jest większy od zera. No i mogą się nam trzy rzeczy tutaj wydarzyć. Parabola może być tak sobie wisieć w powietrzu gdzieś tutaj. Ona może być też taka, ale to tylko rysunek taki poglądowy i nie mieć w ogóle miejsc zerowych. Może być tak, że tylko w jednym miejscu nam przecina. Się z 8x i ma jedno miejsce zerowe, a może być też tak, że by miała dwa miejsca zerowe. I teraz, które z tych trzech nam pasują? Spójrzmy na tę pierwszą. Czy parabola może mieć wartości dodatnie tylko? No może mieć, bo yy, funkcja kwadratowa powinna być większa bądź równa. No, może być większa, to jest ok. I teraz, kiedy tak jest? Kiedy? Parabola nie ma miejsc zerowych, no wtedy, gdy delta jest mniejsza od 0. Czy ta parabola nam się zgadza z tą nierównością? Też tak, zgadza nam się, ponieważ wartości mają być większe bądź równe 0. Tutaj tak jest, są większe od 0. No i mamy wierzchołek na x, czyli to nam się też zgadza. I tutaj delta jest równa 0, bo ma jedno miejsce zerowe. Natomiast dlatego dla tej paraboli mamy dwa miejsca zerowe i wartości w pewnym przedziale są ujemne, a mają być większe bądź równe 0. Czyli to nam się nie zgadza. Zgadzają nam się te, dwa pierwsze, te dwie pierwsze sytuacje. Zatem w naszym wypadku warunek który musi zostać spełniony, aby ta nierówność była prawdziwa, to to, że delta ma być mniejsza bądź równa 0. No to lecimy. Delta jest równa b kwadrat, czyli k kwadrat minus 4. k i to ma być mniejsze bądź równe 0. Wyłączmy sobie k przed nawias, czyli mamy k minus 4 mniejsze bądź równe 0. Jest to nierówność, wobec tego sobie narysujemy Wykres uproszczony tej funkcji kwadratowej w zależności od k. Miejsca zerowe to jest 0 i 4. Ramiona skierowane do góry, bo a jest większe od 0. Mniejsze bądź równe zatem. Kółka zamalowane i mają być mniejsze bądź równe, czyli poniżej osi k. Czyli interesuje nas, te, nas ten zakres. Zakres, czyli K należy od 0 do 4, obustronnie zamknięty. No i to jest rozwiązanie do tego zadania.